Szanowni zebrani, przed chwilą wróciliśmy do tego momentu, który możemy nazwać spotkaniem Jana Pawła II we Wrocławiu ze świętą Jadwigą. W okresie poprzedzającym wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża przyjeżdżał on często na ziemię dolnośląską jako biskup, arcybiskup, a potem kardynał. Brał on często udział w uroczystościach kościelnych organizowanych we Wrocławiu. Był tu chętnie słuchanym kaznodzieją, wykładowcą i prelegentem. Jego osoba umieszczana w programach różnych spotkań była silnym magnesem przyciągającym wielu ludzi. Spotykał się z kapłanami, klerykami, młodzieżą studiującą i wiernymi. Kardynał Krakowski wydatnie wspierał wysiłki Episkopatu Polski o pełną normalizację organizacji kościelnej na ziemiach zachodnich i północnych. Przyjazdy kardynała Karola Wojtyły do stolicy Dolnego Śląska niejeden raz łączyły się z jego obecnością w sanktuarium świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Po raz pierwszy odnotowany jest jego udział w obradach Komisji Duszpasterskiej Episkopatu Polski w dniach od 29 do 31 sierpnia 1965 roku. Obrady odbywały się w trzebnickim klasztorze sióstr Boromeuszek w dawnym opactwie Cysterek założonym na początku XIII wieku przez księcia Henryka Brodatego i świętą Jadwigę. Miały one charakter szczególnie uroczysty, gdyż były związane z obchodami dwudziestolecia polskiej organizacji życia kościelnego na ziemiach zachodnich i północnych. W pierwszym dniu obrad wieczorem odbyło się w Bazylice Świętej Jadwigi spotkanie uczestników konferencji z mieszkańcami miasta i z przedstawicielami dekanatu trzebnickiego. Uroczystą mszę świętą celebrował w ten czas metropolita krakowski ksiądz arcybiskup Karol Wojtyła. Kazanie wygłosił ksiądz biskup Andrzej Wronka, biskup pomocniczy we Wrocławiu. Po mszy świętej czytamy w kronice domu zakonnego Salwatorianów. Przemówił do zebranych ksiądz arcybiskup Karol Wojtyła, podkreślając swoje zadowolenie, że mógł celebrować mszę świętą w Bazylice Trzebnickiej, gdzie znajduje się grób świętej Jadwigi Śląskiej, która jest imienniczką i patronką Jadwigi Krakowskiej. Nazajutrz ksiądz arcybiskup metropolita Karol Wojtyła znów pojawił się w Bazylice i celebrował mszę świętą, tym razem przy grobie świętej Jadwigi. Treść wpisu księdza arcybiskupa Karola Wojtyły w księdze pamiątkowej klasztoru sióstr Boromeuszek w Trzebnicy jest następujący. Uczestnicząc w posiedzeniu Komisji Duszpasterskiej w Trzebnicy oraz w uroczystościach wrocławskich, miałem sposobność zbliżyć się do sanktuarium świętej Jadwigi, księżnej śląsko-krakowskiej. Imię to stale zwracało moją myśl w stronę służebnicy Bożej, królowej Jadwigi, która spoczywa na Wawelu i tam czeka na beatyfikację, a wraz z nią czeka cała Polska. Oby jej wielka patronka, święta Jadwiga z Trzebnicy, wyjednała dla nas tę łaskę, o którą tak bardzo prosimy Boga tu na ziemi, zabiegamy u stolicy apostolskiej. Serdecznym błogosławieństwem Karol Wojtyła, arcybiskup metropolita krakowski 30 sierpnia 1965 roku. W ostatnim dniu obrad 31 sierpnia o godzinie 16 zatrzymał się w Trzebnicy w drodze z Warszawy do Wrocławia ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski. Podczas spotkania Episkopatu Polski z wiernymi w Bazylice Świętej Jadwigi był także obecny arcybiskup Karol Wojtyła. Nie brakło metropolity krakowskiego przy grobie świętej Jadwigi w Trzebnicy w dniu 16 października 1966 roku podczas milenijnych uroczystości archidiecezji wrocławskiej. W obecności księdza prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego, całego Episkopatu Polski, wielu księży i licznie zebranych wiernych wygłosił on krótkie przemówienie na temat związków między Krakowem a Wrocławiem. Mówił wtedy o dwóch Jadwigach, które wpisały się w historię naszej ojczyzny, o świętej Jadwidze Śląskiej i królowej Jadwidze obecnie kanonizowanej.
Rok później, 15 października 1967 roku, jako nowy kreowany kardynał Karol Wojtyła stał na czele episkopatu zgromadzonego wokół grobu świętej Jadwigi z okazji 700-lecia kanonizacji. W przemówieniu na zakończenie uroczystości nazwał świadectwo życia patronki Śląska przykładem wielkiego i świętego humanizmu, który należy bezwzględnie wprowadzać w nasze życie. Następne posiedzenia Komisji Duszpasterskiej Episkopatu Polski w Trzebnicy odbyło się w dniach od 25 do 26 czerwca 1969 roku. Kardynał Karol Wojtyła uczestniczył w drugim dniu obrad. Z udziałem metropolity krakowskiego odbyło się również w Trzebnicy posiedzenie Komisji Episkopatu do spraw duszpasterstwa ogólnego w dniach od 1 do 2 maja 1974 roku. W tym samym roku we Wrocławiu i w Trzebnicy obchodzono 800-lecie urodzin świętej Jadwigi z Andeks, a w Krakowie 600. rocznicę urodzin królowej Jadwigi Andegaweńskiej. Z tej okazji kardynał Karol Wojtyła wygłosił w dniu 16 października 1974 roku przemówienie skierowane przez Radio Watykańskie do wszystkich rodaków. Powiedział wtedy między innymi: tak się opatrznościowo składa, że w tym roku, w którym obchodziliśmy 600. rocznicę urodzin królowej Jadwigi, Wrocław obchodzi 800. rocznicę urodzin świętej Jadwigi, księżnej śląskiej, której grób znajduje się w Trzebnicy. Ona to była matką Henryka Pobożnego, którego umocniła do walki z Tatarami. W tej walce Henryk poległ pod Legnicą, ale zagony tatarskie cofnęły się na wschód i Polska oraz Europa została ocalona. Jadwiga Andegaweńska otrzymała imię niedawno kanonizowanej Jadwigi Śląskiej. Może w tym imieniu było już w jakiś sposób wpisane jej powołanie, jej posłannictwo. W każdym razie faktem znamiennym jest, że na dzień swojej koronacji wybrała Jadwiga dzień 16 października 1384 roku. I całe dzieło jej życia polega na zapoczątkowaniu przez małżeństwo z Jagiełą Unii z Litwą, która poszerzyła granice wspólnego państwa na wschód, a także granice Kościoła i chrześcijaństwa. Trzebnica, leżąca na szlaku północ-południe, zaprasza wszystkich podróżujących w gościnny dom Pani Ziemi Śląskiej. Ile razy prywatnie wchodził do tego domu Karol Wojtyła? Nie sposób to dzisiaj sprawdzić. Jedno jest pewne, że więź łącząca Jana Pawła II ze świętą Jadwigą nie narodziła się w pamiętnej chwili wyboru na papieża. Istniała ona już od dawna, a w dniu 16 października 1978 roku została utrwalona wieczną pieczęcią Bożej opatrzności. Wybór Polaka na papieża w dniu świętej Jadwigi. Podczas pobytu w sanktuarium na Jasnej Górze Jan Paweł II, wracając pamięcią do dnia swego wyboru, powiedział w dniu 5 czerwca 1979 roku do pielgrzymów z metropolii wrocławskiej: a teraz pozwólcie, że z Jasnej Góry przekażę szczególne wotum do sanktuarium świętej Jadwigi w Trzebnicy, koło Wrocławia. Tym wotum jest świeca paschalna, którą przywiozłem z Rzymu, oraz kielich dla sanktuarium trzebnickiego. Mam, jak wiecie dobrze, szczególne powody do przekazania tego wotum, które w tej chwili odbiera ode mnie metropolita wrocławski. Mam szczególne do tego powody. Opatrzność Boża w swoich niewypowiedzianych zrządzeniach wybrała dzień 16 października 1978 roku jako dzień przełomowy w moim życiu. W dniu 16 października Kościół w Polsce czci świętą Jadwigę Śląską. I dlatego też poczytuję za swój szczególny obowiązek złożyć dzisiaj na ręce Kościoła w Polsce, na ręce metropolity wrocławskiego, to wotum dla tej świętej,
która jako patronka sąsiadujących narodów jest również patronką dnia wyboru pierwszego Polaka na stolicę Piotrową. To wotum, które odebrał metropolita wrocławski, oddaję jak gdyby w ręce wszystkich pielgrzymów, którzy dzisiaj tak licznie, tak tłumnie przybyli na Jasną Górę z całego Dolnego Śląska. Proszę, abyście po powrocie do waszych stron zanieśli to papieskie wotum do sanktuarium w Trzebnicy, miejsca, które stało się nową ojczyzną z wyboru świętej Jadwigi, tak jak moją nową ojczyzną z wyboru stał się Rzym. Niech też to moje wotum dopełni tej długiej historii ludzkich wydarzeń, nieraz bardzo trudnych, a zarazem dzieł opatrzności Bożej, jakie wiążą się z tym miejscem, z tym sanktuarium w Trzebnicy i z całą waszą ziemią. Wszystkie teksty dalsze, które są przygotowane do druku ze względu na położoną mi tu karteczkę, proszę państwa, zakończę taką uwagą. W moich studiach wypracowałem termin jadwigologia w przesłaniu Jana Pawła II. Chodzi o to, ażeby odpowiedzieć na pytanie, które często przy różnych okazjach stawiają mi ludzie. Dlaczego Jan Paweł II nie był w Trzebnicy? Ja odpowiadam bardzo jasno i to jest ta właśnie jadwigologia, że mianowicie Jan Paweł II powiedział wszystko o świętej Jadwidze, co należało powiedzieć. I gdyby ktoś zanalizował dokładnie wszystkie wypowiedzi, a tym zagadnieniem się szczególnie interesuje, bo chodzi tutaj o wiele, te dwie minuty jeszcze proszę mi darować. Konsekracja biskupa Michalika, dzisiaj przewodniczącego episkopatu, 16 października w 1994 roku, w którym właśnie powiedział bardzo prosto, idziesz do metropolii wrocławskiej, gdzie leży Trzebnica i święta Jadwiga i potem poświęcił całe resztę kazania świętej Jadwicy. To samo, gdy chodzi o powstanie metropolii w diecezji Gerlitz, diecezji ostrawsko-opawskiej. To są diecezje, które mają za patronów świętą Jadwigę Śląską. Do tego należy cała masa koncertów organizowanych przez różne filharmonie i zespoły zagraniczne w Watykanie, gdzie Ojciec Święty przy każdej okazji nie pominął żadnej okazji, aby mówić o świętej Jadwidze, która w jego życiu wpisała się i to obydwie Jadwigi. Można powiedzieć, że ten termin jadwigologia obejmująca w przesłaniu dwie Jadwigi jest w pełni uzasadniona.